Cześć, witajcie. Dzisiaj Wam zaprezentuję mój sprzęt karpiowy na ten sezon. Jako pierwsze zacznę od stojaka. Stojak będzie, to jest chyba trailiner od Mikado. Tutaj jeszcze pokażę, jak on wygląda. O, tutaj jest napisane trailiner, na trzy wędki to jest stojak. Jako sygnalizator będę używał sygnalizatora od Mikado. Takie coś. Dwie sztuki mam, to będą moje główne sygnalizatory. A jako awaryjnego będę używał sygnalizatora od Robinsona. Carbonic Espo. Bardzo czułe są te sygnalizatory, więc myślę, że będą spoko. Jako kołowrotka będę używał Jackson Catfish CT800 na tej tańszej wędce. Jeden sezon już u mnie jest i całkiem spoko się sprawuje. Jako drugi kołowrotek będzie służył Anaconda 6000 BTR, chyba to jest. Chciałbym zakupić dwa takie same, żeby były do zestawu, ale to nie są mi jakoś bardzo potrzebne, to w najbliższym czasie nie potrzebuję tych powrotków. Co tu jeszcze mogę dodać? Ja preferuję sygnalizatorów swingery. Niektórzy używają tak zwanych impongów, ale według mnie lepsze są sygnalizatory z swingerami. Teraz za chwilę Wam zaprezentuję event. Jestem z powrotem. Na początek zacznę od tańszej wędki. Już Wam ją prezentuję. Jest to wędka trzyskładowa od Mikado. Już pokazuję Wam. Jest to Mikado Intro Carp 360. Długość całkowita to jest 3,60. Trzysekcyjna jest ta wędka. Powiem Wam, że do ryb 10-kilowych jest bardzo dobra. Według mnie jest godna polecenia. To jest ta tańsza wędka. Jako moja najlepsza wędka karpiowa na razie. To jest wędka od Prologika. Już Wam pokazuję. O. Jest tutaj o. Prologik. Też trzyskładowa, 3 LBS-y ma. Jest to model C1. Ta wędka jest bardzo dobra. Podoba mi się jej praca, jak jestem tylko z większymi rybami. To pięknie się sprawuje. Tutaj może największe ryby, jakie wciągnąłem na te wędki, to na Intro Carpa był karp 8 kg. Na Prologiku Amur bardzo fajny mi siadł. Ale jak to się mówi, wędki nie łowią. Ważne są też umiejętności i dobranie przynęty. Będzie też następny gruby zakup kupiony, ale to bliżej wiosny. Końcówka marca. No jak na moje oczekiwania, to będzie bardzo gruby zakup. Używany przez dużą część karpiarzy, już takich porządniejszych. Bardzo ułatwi to wędkowanie. No i zaprezentuję Wam tą rzecz na początku sezonu. Nagram może też filmik, jak testuję tą rzecz. Możecie też napisać w komentarzu, jak myślicie, co to będzie. Myślę, że to jest łatwa rzecz do odgadnięcia. Więc mam nadzieję, że popiszecie się w komentarzach. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. W tym sezonie będzie naprawdę dużo wypadów nagrywanych, więc mam nadzieję, że Was nie zabraknie na tych filmikach. Na razie, cześć.